Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w takiej nowej serii, w nowym cyklu, który sobie gdzieś tam już kilka tygodni temu wymyśliłem, ale jeszcze do tego nie doszedłem. Właśnie teraz to chcę realizować. Pewnie zaskoczę Was tym, że nie jestem w plenerze. Nie jestem w plenerze, ponieważ to, co chcę zrobić, no ciężko to będzie przeprowadzić w śniegu, jak dzisiaj mamy na przykład, czy w deszczu, czy w jakiejkolwiek pogodzie. Muszę mieć warunki domowe. Dlatego ta wyjątkowość tego cyklu będzie polegała na tym, że będę to nagrywał w domu. A będę robił, słuchajcie, coś takiego, że co tydzień będę publikował film z pięcioma słówkami, które losowo, czy wylosuję przypadkowo z tego słownika. To będzie pięć słówek, pięć czasowników, znaczy no, słówek, nie wiem, czy to będą rzeczowniki, czy czasowniki, to pokaże los, nie? Natomiast pięć słówek, które będą, jak w ulicy Sezamkowej, kojarzycie, sponsorem programu była literka A i cyfra 4. Tutaj sponsorem tego mojego kanału będzie pięć słówek z tego słownika, które będę losował taką maszynką, do wylosowania właśnie, będę losował stronę. Będę losował, bo to macie stron 1241. To jest Langenscheidt, niemiecko-niemiecki. Moja stara książka, nasza stara. Wydawnictwo, ja to kupiłem. 2000 któryś, nie? Albo i nie, albo wcześniej. Dobra, nie mogę znaleźć. 1241 stron. Są dwie rubryki. Prawa i lewa. Muszę to wylosować. Drugie losowanie będzie polegało, czy będę brał z rubryki prawej, lewej czy prawej. I trzecia rzecz, którą będę losował, to będę losował po słówko w danej kolumnie. Jak to będę robił? No z racji tego, że w jednej kolumnie mogą być 4, mogą być 20 słówek, w zależności od sytuacji, bo to jest różnie. Wymyśliłem sobie, że długość to 19 cm i będę losował cyfrę od 1 do 19 i tam, gdzie będzie centymetr wymierzony, gdzie będzie opis danego słowa, to będzie to słowo. Bo czasami jedno słowo zawiera, na przykład zobaczcie tutaj, widzicie czy nie, czasami zawiera trochę dłużej, nie kilka centymetrów, bo to jest kilka albo kilkanaście linii też czasami, nie? I wtedy będę wiedział, że to jest to słowo. Tak sobie to wymyśliłem. Także pięć słówek. Z racji tego, że Niemcy funkcjonują trochę w roku, liczą Kalenderwoche. To jest bardzo ważne pojęcie w języku niemieckim. Kalenderwoche to jest tydzień kalendarzowy. I oni planując pewne rzeczy, organizując, myślą w tygodniach. My myślimy w dniach. Nie, raczej w terminach konkretnych, a Niemcy myślą w tygodniach. Oni mają ponumerowane swoje tygodnie. Mamy ich, wiadomo, 52 tygodnie, tak? I właśnie w ten sposób chciałbym rozpocząć taką zabawę cotygodniową. Będę to publikował, jeszcze nie wiem, czy w niedzielę wieczorem, czy w poniedziałek rano, żebyście mieli na cały tydzień 5 słówek. Właśnie wylosowanych przypadkowo. Sobota, niedziela liczymy, że odpoczywamy i nie pracujemy. Zresztą liczba 5 jest taka fajna, pełna, wydaje mi się, nie? No to dobrze. Losowanie pierwszego słówka. Aha, kalendarz Woche oczywiście 51 mamy dzisiaj, czyli zaczynamy, no, ostatnie tygodnie tego roku, to wiadomo. Dobra, no to co? Losowanie strony. Mam taką stronkę wynalezioną, tutaj sobie znajduję i losowanie. Wszystko się dzieje na żywco, żeby nie było, nie? Ok. Musimy wylosować stronę. Za każdym razem muszę nowo wpisywać, nie wiem czemu. 1241 stron, losuję jedną stronę. Losuję stronę, rozumiecie, 791. Otwieram na stronie 791. Już wam, już. Pierwsze bardzo. 91. To są od słowa pol. Na końcu jest Polizeirevier. To jest jakby ten zakres, nas interesuje. Losujemy, która będzie kolumna, lewa czy prawa. Chciałoby się pracować szybciej, ale widzicie, zabawa to zabawa. Mamy do wylosowania dwie rubryki, losujemy. Wychodzi druga rubryka.
Druga kolumna, czyli od słowa polityka do słowa policja rewija. I trzecie losowanie to są centymetry, czyli muszę wymierzyć właśnie w którym miejscu, z którego miejsca wybiorę to słówko. Taka zabawa, nie? Wymyśliłem, kurde. Dobra. Losuję 19, czyli ostatnia. Pierwsze słówko na dzisiaj, słuchajcie, to jest Polizeirevier. To jest Das Gebäude der Polizei, die ein bestimmtes Gebiet kontrolliert. Oder ein Gebiet, das von der Polizei kontrolliert wird. Czyli rewir policyjny, czyli obszar, w którym, to drugie znaczenie, obszar, który jest kontrolowany przez policję. Albo budynek policyjny, który kontroluje jakiś tam rewir, nie? Gewia, przepraszam. Gewia, rewia, co ja gadam. Oczywiście to ma rodzajnik das. To było pierwsze słówko. Na poniedziałek. Słówko na wtorek. Już bierzemy. Losujemy sobie cyfereczkę. Losujemy, tak. 549. Strona 540. 549. Oczywiście, także tak. Jakby inaczej. Dobra, mam tą stronę. To jest od Jazzn do Jenseits. Ten obszar nas interesuje. Idziemy dalej. Losujemy sobie rubryczkę. To mi się zawiesza cały czas. Dajcie sekundkę, już tutaj muszę to na nowo wpisywać. Dobrze, że pamiętam te rzeczy. Losujemy rubryczkę. Rubryka druga. Dobra, czyli od Jeides do Jenseits. I trzecie słowo, trzecia wartość, którą muszę znać, to oczywiście centymetry. No tak to wymyśliłem, no myślę, że to działa, nie? 11. Biorąc centymetr na stronie, wymierzam 11 centymetrów, słuchajcie. To jest, moi drodzy, jejmant. Słowo ktoś. Jejmant to jest ktoś. Jejmant muss doch wissen, wo Karin ist. Przykładowe zdanie. Heute habe ich jemanden getroffen. Jemanden. Musi być akusatyw, bo spotykać kogo co, nie? Den ich seit 10 Jahren nicht mehr gesehen habe. Aha, to jest kolejność, reszta tego zdania. Wenn du den Rasen nicht mähen willst, dann muss das eben jemand anders machen. Wszystkie te znaczenia macie na dole, nie? Jemand jako ktoś. To jest słowo na wtorek. Kolejne, trzecie słowo, na środę. Jak wam się podoba ta forma? Dajcie znać. Jeżeli Wam się to nie będzie podobało, to nie będę tego robił. Taki układ, nie? 1241. Jedna strona z tych. To jest 233. Strona 233. I już bierzemy, skoczymy na 233. Słuchajcie. Tu jest zakres od Dienst. O, Dienst ma dużo znaczeń tutaj. Zajmuje prawie całą kolumnę. Do słowa diesel. Co chyba raczej jest kojarzony. Drugą rzecz, którą musimy wylosować, to oczywiście kolumnę. Losujemy. Pierwsza. Okej. Okay. Tu może być ciekawe rzeczy wyjdą, ale za chwilę. I trzecia wartość, którą musimy znać, to miejsce w kolumnie, czyli ten centymetr podaje. 7. 7 centymetr. Chodzi o to, że Dienst tu zajmuje prawie wszystko. I tu będzie taka sytuacja, że praktycznie to będzie dosyć w miarę klarowne, ale zaraz się okaże. No tak. Słowo Dienst jako przedrostek, na przykład Dienstabteil, czyli przedział służbowy, na przykład w pociągu. Dienstabteil, czyli tam, gdzie konduktorzy jeżdżą. Konduktor przy okazji, szafne, oczywiście, świetnie. Dienstmütze, czyli czapka służbowa.
Dienst Siegel, pieczątka służbowa, Dienst Stempel, no to stempel służbowy, Dienst Telefon, służbowy telefon. Czyli wszędzie, gdzie pojawia się przedrostek Dienst, to coś jest służbowe. Dienstfahrt, czyli jazda służbowa, po naszemu to jest delegacja. Nie? Dienstgang, Dienstgeheimnis, tajemnica służbowa. Dienstpost, poczta służbowa, Dienstreise, podróż służbowa. Ja tu nagrywam, Mariaszku. Dobra, to jest element Dienst na środę. Na czwartek losujemy sobie kolejne słowo. Ale fascynujące, Szymon. Losowanie w lotka w sobotę nie jest tak fascynujące jak twoje losowanie. No piszcie tak. Nie musi tak pisać. O, strona ósma. To jest na czwartek, strona ósma, czyli sam początek, czyli domyślam się, że na literkę A. Pięknie. Od słowa abgucken do słowa abhören. To jest nasz zakres, który nas tutaj będzie interesował. Drugą rzecz, która nas interesuje, to oczywiście kolumna. Losujemy kolumnę. Te strony mi się jakoś zawiesza dziwnie, nie wiem czemu. Dajcie mi sekundeczkę, już daję, daję. O, pięknie poszło. Zawsze muszę wpisywać te dane, bez sensu to jest. I losujemy kolumnę. Kolumna druga. Ok. Czyli od abhärten do abhören. To nas interesuje. I trzecia wartość. To są tłumaczenia. Co się dzieje? Soreczko, soreczko, tutaj coś. No, panie Marciniak, no, już, już, już poszło. Dobra. Od 11 do 19. Losujemy centymetry. 18. Czyli na końcu. Dobra, i tutaj wam powiem, że to jest. Okej, okay. Co to mamy za słowo? O matko. Słuchajcie. Abhorchen. Abhorchen. To ja tak patrzę na to słowo, tak nie do końca kojarzę. To jest kogoś abhorchen. Als Arzt, jako lekarz. Czyli odsłuchać. Wiecie, jak ktoś bada lekarz kogoś, nie? Jak się nazywa to urządzenie do słuchania? Cholera, zapomniałem. Ober Körper oder Organe auf bestimmte Geräusche prüfen, untersuchen. Das Herz kann man abhorchen, die Lunge kann man abhorchen. Okej. Okay. Tak, przesłuchać jako przebadać, nie? Przesłuchał mnie, czy coś tam w płucach nie szumi. Wczoraj z małżonką oglądaliśmy na dobre i na złe, tam co chwila te akcje są dzieje się. To był czwartek. Abhorchen. To jest słowo na czwartek i słowo na piątek, słuchajcie. Słowo na piątek. Losujemy stronę, oczywiście. Losujemy stronę i słuchajcie. Nic z tych danych nie zostaje. Muszę cały czas na nowo wpisywać. Dziwne to jest. 633. Strona 633. Już tu patrzymy, co my tu mamy ciekawego. Zakres, który nas będzie interesował, to jest od słowa länglich do słowa lärm. Losujemy kolumienkę. No, już, dobra, mamy. Losujemy kolumienkę, lewa czy prawa. No to wpisuję jeden do wyboru albo dwa. Pierwsza to jest lewa, dwa to jest prawa, to jest jasne, chyba. Dwa, czyli prawa. Czyli tam od Langzeit do Lärm. To nas interesuje, ten zakres rzeczowników, słówek. I trzecia opcja, słuchajcie, no to ten centymetr, żebyśmy się tutaj dobrze wbili w miejsce. 19. 10 centymetr. Tak, zrobimy to z góry na dół, nie? 10 centymetr. Muszę sobie to wymierzyć, proszę bardzo. To
To mamy tutaj, słuchajcie. No tak w 10. Dobra, to mamy tutaj. Tak w sumie na pograniczu dwóch słów. Lepysz albo lapsus. Lapsus. Ein Fehler, tak, zróbmy tak. Ein Fehler, den man macht, weil man leichtsinnig oder ungeschickt ist. Inne synonimy tego słowa lapsus to jest ungeschicklichkeit, ungeschicklichkeit albo missgeschick. Einen lapsus begehen, jemandem unterläuft ein lapsus. Komuś wkradł się lapsus, nie? Czyli jakiś błąd. Dobra, dobra. To byłoby na piątek. Macie to w opisach. Jeżeli Wam się podoba taka forma cotygodniowych akcji, to dajcie znać. Zobaczymy. To możemy w styczniu reagować. Myślę, że do końca grudnia będę to robił. Jeżeli to będzie przyjmie się z jakimś tam zainteresowaniem z Waszej strony, no to myślę, że będziemy kontynuować. Jeżeli nie, no to bez sensu Wam głowę zawracać takimi rzeczami. Dziękuję Wam bardzo za to wszystko, za obejrzenie. Obejrzyjcie sobie w opisie filmu, co tam ciekawego mam do powiedzenia. Zapraszam na moje live'y, do moich quizletów, czyli do lekcji online w aplikacji, które możecie sobie ściągnąć na komórkę i z nich korzystać. Lekcje są na bazie m.in. tych moich vlogów, które tu robię na kanale. No dobrze, wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia. Trzymajcie się, hej!